Tak wygląda na to, że ocieplenie lutym zaczęło się 5 lat temu i trwa. I w ale zasadzie... ja nie narzekam, powiem ci szczerze, naprawdę. No nie, w zasadzie. Pan też zima powinna być w górach, natomiast... Nie narzekam. Ale to prawda czy fałsz, że pan tak mówił po prostu? Bo zaraz wszystko odkryjemy przy pomocy tej maszyny, którą pan tutaj przyjeżdża. Szanowni państwo, doktor inżynier Szczepan Paszkiel z Politechniki Opolskiej. Witamy pana serdecznie. Witam państwa. Panie doktorze, dzisiaj chcemy z panem porozmawiać o sile naszych umysłów, bo okazuje się, że te umysły wcale nie są aż takie słabe, jak o nich myślimy, prawda? Bo bardzo często mówimy o własnych wadach, słabościach, prawda? Natomiast okazuje się, że umysł mamy tęgi. Umysł tak? To potęga. Tak, i możemy po prostu go używać do takich celów, o których jeszcze kilka lat temu nam by się tylko filozofom się śniło. Właśnie, czyli jednak ktoś śnił. Natomiast chcieliśmy porozmawiać właśnie o tym, między innymi, co pan przyniósł do naszego studia. Tak, urządzenie, które przyniosłem do studia, to jest urządzenie, które służy do sczytywania fal mózgowych. Urządzenie to zakładamy na głowę i za pomocą tego urządzenia jesteśmy w stanie zidentyfikować, co w danej chwili, że tak powiem, w dużym uproszczeniu się nam rodzi, tak? Czyli jakie... O czym myślimy? Pokazuje, o czym myślimy. Naprawdę pokazuje, o czym myślimy? Znaczy, może powiedzmy tak, że... Bo jak pan mi to założy na głowę, to mnie zaraz zwolnią. Pokazuje w cudzysłowie, o czym myślimy, bo tak naprawdę urządzenie to identyfikuje zmiany aktywności fal mózgowych, które występują w naszym mózgu. Każdy z nas w momencie, kiedy rozmawia z kimś albo myśli o jakiejś rzeczy, implikuje kwestię wygenerowania odpowiedniego potencjału. No pan mówi, implikuje wygenerowanie kwestii odpowiedniej. Jeszcze raz? To tak o poranku, to wie pan. Generujemy po prostu daną aktywność, czyli zmuszamy nasz mózg do tego, żeby... ta zmiana aktywności, która jest w nim realizowana, spowodowała wykonanie danej czynności. Czyli w momencie, kiedy wykonujemy ruch ręką, jest to pewien potencjał wywołany. Ten ruch ręką, podniesienie tej ręki powoduje zmianę aktywności fali i w momencie, kiedy mamy założone to urządzenie na głowę, możemy to sklasyfikować. Może być to bodziec do tego, żeby potem móc wprawić w ruch robota, zmienić kanał w telewizji. Właśnie, zapytam inaczej. Jeśli włożymy to na głowę, na przykład studentowi, to co ten student siłą swojego umysłu może? Bardzo wiele różnych rzeczy. My na chwilę obecną będziemy implementowali tą technologię z racji tego, że to laboratorium dopiero zostało wyposażone w te urządzenia. Można powiedzieć, że to jest ewenement na skalę polską, bo mamy 16 tego typu urządzeń, czyli każdy student na kierunku automatyka, robotyka, informatyka, czy nowo powstałym inżynieria biomedyczna będzie w stanie sterować aplikacją, która jest zainstalowana na stacji roboczej, albo na przykład pojazdem mobilnym. My na chwilę obecną mamy już w swoim dorobku takie opracowania, że sterowaliśmy za pomocą tego urządzenia robotem mobilnym w oparciu o potencjał wywołany. Koleżanka mnie koronuje w tym momencie, prawda? Ponieważ, czy to się tak zakłada? Ponieważ... troszkę inaczej. Trzeba to niżej założyć w związku z tym, że pan redaktor ma trochę dużą głowę. Okulary, to myślę, że jest to pewien problem, ale... I co teraz Tomek może? Teraz na chwilę obecną trzeba by uruchomić odpowiedni software na stacji roboczej albo na smartfonie po to, żeby móc zidentyfikować to, co tam u pana redaktora na chwilę obecną w głowie się rodzi, że tak powiem. To jest niebezpieczne, proszę pana. Ja powiem szczerze, jeżeli chodzi o studentów, boją się na przykład takie urządzenia. Znaczy, żartobliwie podchodząc do tematu, wiadomo, że każdy boi się na samym początku, nie znając tej technologii, o to, czy tak jak pan powiedział, naprawdę nie zostaną wczytane jego myśli online od razu. Pan tylko drukuje te elaboraty o sobie, tak? Oczywiście niemożliwe na chwilę obecną, chociaż są takie publikacje naukowe, gdzie naukowcy dowodzą, że ponoć udało się zidentyfikować, co w danej chwili myślał dany człowiek w momencie, kiedy miał założone na głowę to urządzenie, z tym, że też wielu naukowców podchodzi do tego sceptycznie. Myślę między innymi o tym, jak głupio w tym wyglądam, natomiast... Nieprawda. To nieprawda. Na pewno da się zidentyfikować daną aktywność w mózgu po to, aby móc ją wykorzystać w procesie sterowania. I tak jak mówię, domy inteligentne, zmiana kanałów telewizji podczas oglądania programu za pomocą tego urządzenia jest naprawdę rzeczą prostą w momencie, kiedy człowiek się odpowiednio z tym urządzeniem skalibruje, bo minus czyli tego tak, urządzenia wkładamy właśnie... to na głowę, siadamy przed telewizorem, nie, ten program nie, cyk. Oczywiście. Nawet nie musimy już używać pilota. Dlatego mało tego, szczegół... nawet pomyślimy, nie, wybieram jednak ten program. Tak? I wtedy jest to możliwe. Ciekawe, czy leci gdzieś moje ulubione rancho, tak? I od razu. Cyk. To już troszkę można powiedzieć jest trudniejsze do realizacji. Na pewno prostszym jest skupienie uwagi na wyemulowanym graficznie środowisku, na którym to mamy zwizualizowany pilot, no i w momencie, kiedy człowiek skupia wzrok na danej tam cyfrze, to jest wtedy w stanie włączyć dany kanał. Bo trzeba się skupić, tak? Oczywiście. To nie jest łatwe. Właśnie to nie jest łatwe i to wymaga dość mozolnej kalibracji. Dlatego na chwilę obecną
często nie jest to tak popularne jak myszka i klawiatura. Mamy wiele różnych interfejsów, standardowe interfejsy mechaniczne każdy wykorzystuje. Nie trzeba się kalibrować z myszką, nie wiadomo jak długo, wystarczy raz ustawić jakby szybkość pracy kursora i to działa. Tu jest zdecydowanie trudniej. Czy można pisać, używając na przykład tego urządzenia, na przykład myśleć o jakimś tekście, tak, albo na przykład o literach i w tym momencie... Chyba właśnie to teraz robią studenci, tak? Tak. Jest to możliwe w momencie, kiedy tak jak przed chwilą powiedziałem, mamy wyemulowaną klawiaturę na ekranie komputera i student skupia myśli na danym przycisku. To pisanie na klawiaturze jest wspomagane tutaj w tym przypadku jeszcze żyroskopem, który jest zmontowany w to urządzenie, ale to, co teraz widzimy, czyli ten awatar, który tam się pojawia, ta mimika tego awatara, czyli to, że on zamyka lewe czy prawe oko, czy też uśmiecha się, jest bezpośrednio zidentyfikowana z potencjałem wywołanym, który pojawił się w mózgu studenta w momencie, kiedy miał założone to urządzenie. A czy opracowuje pan plan egzaminacyjny za pomocą tego urządzenia? Bo proszę sobie wyobrazić, jakie by to łatwe dla pana było. Przychodzi student, siada, pan, koronacja tam, i wszystko tam wiadomo, co tam jest. Tam nic nie ma, kochany studencie, prawda? Oho, nie przeczytał. Myślę, że jakby to było takie proste, to na pewno nie jeden ośrodek akademicki na świecie już by w ten sposób zaliczenia realizował, ale tak jak państwu mówiłem, niestety bardzo duża ilość artefaktów, które się pojawia, czyli zakłóceń w momencie, kiedy identyfikujemy ten sygnał, no bo wiadomo, on musi przejść przez skórę, przez czaszkę, to są pewne utrudnienia. Są oczywiście metody inwazyjne, polegające na tym, że te elektrody wszczepia się bezpośrednio na korę mózgową, z tym, że wiadomo, z racji faktu uczelni technicznej, na której pracujemy, takich badań robić nie możemy. Ogólnie budzi to pewne kontrowersje etyczne, dlatego też... My sobie tutaj żartujemy, ale oczywiście. Myślę, że to niezwykle ważne i potrzebne urządzenie dla osób głęboko niepełnosprawnych, tak? Oczywiście. Wykorzystywane są już takie urządzenia? Jak najbardziej. Teraz na chwilę obecną bardzo wiele firm implementuje to w kwestii sterowania wózkami inwalidzkimi, no bo wiadomo, w momencie, kiedy ktoś ma sparaliżowane kończyny górne i dolne, założenie tego urządzenia na głowę i wywołanie odpowiedniego potencjału, na przykład mrugnięcie lewym czy prawym okiem, powoduje tak dość dynamiczną zmianę fali aktywności pracy mózgu w danym obszarze, że jesteśmy w stanie to sklasyfikować w takim kontekście, aby ten wózek poruszył się. Ale to nie tylko poruszanie wózka, przede wszystkim komunikacja, co jest podstawą naszego takiego funkcjonowania. Prawda? Osoby niepełnosprawne, które mają duże na przykład kłopoty z komunikacją albo w ogóle nie mówią, tak? Przy użyciu tego urządzenia, tak, po ćwiczeniach odpowiednich, są w stanie po prostu się o wiele lepiej z nami porozumiewać. Oczywiście, jest to dla nich bardzo duże ułatwienie. Są też neuroprotezy implementowane już od wielu lat, tak jak pewnie państwo wiecie, które są jakby substytutem, można powiedzieć, tej technologii, czy też pewnym jej rozwinięciem. Doktorze, ja rozumiem, że jesteśmy na początku tej drogi, jeśli chodzi o rozwój tego typu technologii. Myślę, że na chwilę obecną można powiedzieć, że już może nie na samym początku, co w pewnej fazie, która na chwilę obecną musi się rozwinąć w kontekście właśnie analizy tych zakłóceń. Bo to może być też niebezpieczne urządzenie. Niestety tak. No jak każda technologia ma to swoją, powiedzmy, drugą, tą złą stronę implementacyjną. Ogólnie dążymy do tego, żeby wykorzystywać to w takim kontekście, żeby to mózg sterował komputerem, a nie żeby komputer sterował mózgiem, chociaż takie przypadki oczywiście no, też się zdarzają. Wiadomo, kwestia umiejętnego podejścia do tematu i wykorzystania tej technologii. A jeżeli chodzi o, powiedzmy, Politechnikę Opolską w tym kontekście, powiedzieliśmy, że mamy dużo urządzeń, na ile właśnie Politechnika wspiera rozwój tych badań, bo rozumiem, że to, że macie tyle urządzeń, już jest takim wsparciem do tego, żeby rozwijać te technologie. Oczywiście. My na Politechnice organizujemy jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce taką ogólnopolską konferencję Mózg-Komputer. Teraz w tym roku, w marcu 15, będzie druga jej edycja, dlatego wszystkich państwa serdecznie zapraszam. Konferencja jest otwarta dla każdego. Na tej konferencji student będzie pokazywał online, jak rzeczywiście można sterować tym urządzeniem, bo tak jak tutaj wstępnie powiedziałem, ono wymaga kalibracji, jest to proces czasochłonny, no teraz na antenie nie bylibyśmy w stanie teraz tego online pokazać. Także ta konferencja, oprócz tego nowy kierunek studiów, czyli ta inżynieria biomedyczna, tam będą przedmioty, które stricte będą realizowane właśnie w kontekście wykorzystania tej technologii w aspekcie medycznym. Bo my na automatyce wykorzystujemy to w sterowaniu, więc rozwijamy kwestię sterowania instalacjami inteligentnych domów, robotami mobilnymi, a na informatyce awatarami w grach, tu framework Unity, dość popularne rozwiązanie na chwilę obecną, jak najbardziej może być skorelowane z tą technologią. Taki pilot mózgowy. Ile kosztuje? Powiem pani, że to zależy od producenta i od tego, co on tak naprawdę miałby robić. Ciężko to... Ale jakby... taki wie pan, pilot w tym sensie, że po prostu, że potem nie musimy się martwić o to, czy ja z nim lecę. O. Takie urządzenia komercyjne kosztują na chwilę obecną około 10 tysięcy, więc nie jest to taki mały wydatek, można powiedzieć, ale oczywiście sam elektroencefalograf sam w sobie jest tak tanim urządzeniem, że jak ktoś jest wprawionym elektronikiem, to za kilkaset złotych może to urządzenie zrobić, wykonać
Oczywiście nie będzie miał całego software'u do tego, żeby móc obsłużyć. Tak, jest zdolny, to sobie napisze. Och. Oczywiście. My wierzymy w młodych zdolnych i w tych starszych, dalej zdolnych również. Też. Dziękujemy pani serdecznie. Dziękujemy bardzo. No, trzymamy kciuki za wasze badania, no ale żeby jednak nie poszły za daleko, wie pan, bo to człowiek się czasami tak obawia, prawda? Mhm. Znaczy napisać coś na komputerze silą umysłu fajnie, nie? Tak, ale odrobina tajemnicy tego, co tam nam tak. gdzieś tam siedzi i się roi, po prostu też zresztą... nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Mhm. Oczywiście, ale myślę, że biorąc pod uwagę fakt skomplikowania pracy ludzkiego mózgu na chwilę obecną, nie ma się co obawiać. Abyśmy mieli takie urządzenia, które będą online. Żyjemy w bezpiecznych czasach. Oczywiście. Myślę, że rozwój technologii nie pozwala nam nawet na to, aby wymodelować ludzki mózg w 100% jego funkcjonowania na chwilę obecną, co jest ograniczone przede wszystkim zdolnością obliczeniową komputerów, mimo to, że ona dynamicznie rośnie. W związku z powyższym jedyne, co możemy wymodelować, to kwestia na przykład podniesienia tej ręki. Tak jak mówiłem, w ten sposób uzyskujemy sygnał, który nie płynie bezpośrednio z mózgu, co jest wynikiem pewnego modelu. Temat rzeka. Dziękujemy bardzo, panie doktorze. Dziękuję bardzo. I wierzymy w to, że nasze mózgi poradzą sobie, chociażby z prasą. Z przeglądem prasy.